W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządca Syrii był Kwiriniusz. Podążali więc tam wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, aby się dać zapisać poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Powiła swojego pierwotnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Maryja z Józefem do domu wpukali i ciepłej izdebki dziecięce szukali. Maryja z Józefem do domu wpukali i ciepłej izdebki dziecięce szukali. Lecz nikt ich nie przyjął, ludzie drzwi zamknęli, więc sobie znaleźli i tam opoczęli. Patrzcie! Może ognisko rozpaliły dzieci, ale zaraz! To dzieci spali się na górze. To niemożliwe, pozor jest na chmurze. Nie bójcie się, to światło nagle tleje świeci i do szopy zaprasza dorosłych oraz dzieci. Tam w żłobie na sianie Jezus leży mały. Urodził się, by miłość odlewa się świat cały. Ale jak zapójdziemy do dzieciątka Bożego? Przecież biedni jesteśmy, nie mamy nic cennego. Ciepłą wełnę, ser, mleko chcemy ofiarować, Jezusowi tylko to możemy podarować. Jeszcze koszyk owoców, miodu słodkiego dzban, niechaj szybciutko rośnie dzieci na dana. Chodźmy więc razem śmiało, niech Jezus już nie czeka, bo bleska jemska gwiazda mruga do nas daleka. Żyje, żyje, dobre, to jest pasterze.
dany, od Boga nam dany. Nisko głowy swe schylimy, skromne dary Ci nosimy. Ale ktoś tu jeszcze dąży, tam od schodu tu położa. Oto idącej królowi, wielcy świata monarchowi, pokłon dzieciom też złożą i swe dary mu położą.
A teraz co ja widzę? Tyle dzieci idzie na nas. Zrodzone nasianie w półmroku stajenki śpi w ramionach Marii Jezus Malusieńki. Świętą noc, złocista gwiazda, opromienia wokół gromadzą się przyjazne stworzenia. Lulajże Jezusu, jestem cichym i szczęśliwym, obdarz nas radością i szczęście prawdziwym. Radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia w nowym roku życzą pracownicy zespołu szkolno-przedszkolnego w Rogoślinie. Wesoło!